Plener rzemieślniczy przez cały weekend można było odwiedzić w Grodzie Słowiańskim w Parku Leśnym. Zorganizowało go Muzeum Historyczne w Lubinie. Na odwiedzających czekało mnóstwo warsztatów rzemieślniczych. Pokazujemy, jak kiedyś kręcono na kole garnuszki, miseczki i inne przedmioty. To jest wieloletnie doświadczenie, które potrafię już przekazać dzieciom. Robimy talerze w stylu Petrykiewki ukraińskiej, bo to jest właśnie trend ukraiński Petrykiewka. No i nauczamy tu dziecko, które ma do tego ochotę. Odbija z cebuli, odbija z tych pipietów, patyczków i wszystkich innych przedmiotów, które mogą być używane do tej techniki, ale może być i palcami, coś, i також i pędzlami. Jak na region Zagłębia Miedziowego przystało, przygotowano również warsztaty, podczas których wyrabiano przedmioty właśnie z miedzi. Robimy tutaj bransoletki miedziane, każdy może sobie zrobić jakiś wybrany wzór. Mamy tutaj 5-6 wzorów, z których uczestnik może sobie wybrać bransoletkę. I taką bransoletkę może sobie tutaj na naszym stanowisku zrobić. Kolejna edycja pleneru rzemieślniczego z bogatą ofertą warsztatów już w sierpniu.